Teraz mamy gołębia o numerze PL0125 z 2016 roku i numer końcowy 3733. To jest niebieski, widzimy go. Pokażmy go od razu. Tak, tak on wygląda. No a teraz ksiądz Jerzy nam coś o nim opowie. Znaczy muszę krótko powiedzieć, że to jest jedna z najlepszych moich par rozpłodowych. Je to od kilku lat. Potomstwo i dobrze spisuje się, czy super spisuje się w lotach, bo z tego co pamiętam, przynajmniej 4 razy najlepszego młodego okręgu miałem właśnie z tego samca, Kesa Bosuły, z tego 370, ale chyba z 2 razy już z tego sparowania z samiczką od Rainera Puntmana, która to samiczka jest 08 roku i ma numer 42, a pochodzi z brata Fineke razy stara linia Jansen Kopman na dole, taka linia też kiedyś u Putmana była. Także chcę powiedzieć, że nie tylko spisują się dobrze w lotach te gołębie, ale są hodowcy w Polsce, którzy na potomstwie mają zbudowane swoje hodowle i rzeczywiście te gołębie także w rozpłodzie dają. Taki jest przynajmniej sygnał i to od kilku hodowców. Dlatego dla mnie jest to gołąb rzeczywiście taki unikatowy z jednej. Tym bardziej, że zobaczmy sam samiec, tutaj w rodowodzie widzimy, on jest z 2005 roku, czyli tak, jest 11-letni jest sam ojciec. A samica z 2008, czyli widzimy, to nie są już pierwsze powoli młodości. Się kończą, ja już sam w rozpłodzie mam parę sztuk zestawionych. No tutaj taki mieliśmy przypadek, że ten ma numer 3733, a drugi 3734, tutaj właśnie ksiądz sobie zabrał. Tak jest i tak będzie.